Coś takiego, ile złego wyrządził alkohol u ciebie? Czy to się przeniosło też jakoś na twój biznes, może na relacje rodzinne? Każdy jeden znajomy mówi, bo ja mam stresującą pracę, ja się muszę napić, nie? No wiesz, każdy gdzieś tam w tym wszystkim, każdy weekend z alkoholem, dzieci też to widzą. No, pomyśl. Każde spotkanie biznesowe gdzieś tam w tle nosi znamiona tego alkoholu. Jest tak, jak ludziom się wydaje, że alkoholik to jest ten pod sklepem, który tam chce piątkę dostać na żubra. Widzieliśmy, wiesz, słyszałem takie gdzieś opinie w branży, że pewne osoby nie chcą się ze mną już zadawać, nie? Bo nie pije alkoholu. Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości. Każdy z nas czeka na spadki. Trochę chyba pokazać się z wami, jak biedni jesteśmy jako naród, jak ubożejemy, no bo naszą bańka pękła, ceny lecą w dół. Komuniści potrafili to zbudować w super miejscach, super zagospodarować, wykorzystać jakiś tam potencjał tego miejsca. A dzisiaj my mówimy, nie, tu będzie, wiesz, tu będzie przyroda i tu nic nie wolno budować. 100 metrów się odsuń od jeziora i dopiero sobie buduj, nie? Internet kłamie, Internet pamiętajcie. kłamie. Konkretnie, ile spadła stal, może ile spadło drewno, styropian, te chyba rzeczy, które są najważniejsze przy budowie domu. Ze względu na całą sytuację na rynku, po prostu ludzi nie stać, wprost mówiąc, ludzi nie stać na większe mieszkania. Wiesz, każdy by chciał mieszkać w dużym, tak? Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Alanem Gosem, z którym już się znamy, bo widziałem też Twoje projekty, widziałem to, co robisz, więc bardzo się cieszę. Trochę mówiliśmy o tym, że nagramy niebawem wywiad, ale do rzeczy. Jesteś właścicielem GT Construction. Wiem, że porzuciłeś właśnie korporację, aby zająć się trochę deweloperką, wykonawstwem, bo głównie jesteś wykonawcą dla ogromnych firm, jak czytałem Budimex, Strabag i w sumie największe firmy w Polsce. I nie tylko bloki, budynki, ale magazyny. Słyszałem, że i drogi, i gdzieś rozmawialiśmy, że linie tramwajowe, więc chyba nie wiem. To jest bardzo ciekawe, bo tych rzeczy jest dużo i chyba nie rozmawiałem jeszcze z taką osobą, która robi no, dla takich ogromnych wykonawców, ale też zostałeś sam deweloperem, więc bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać. Witam serdecznie Łukasz, witam Twoich widzów, którzy nas będą tutaj oglądać. Bardzo wiele rzeczy z tego się zgadza. Pewnie będziemy doprecyzowywać w dalszej części materiału. No to Alan, powiedz mi pierwsze pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? W dzieciństwie, moje dzieciństwo, wychowałem się na krakowskim osiedlu w bloku i można powiedzieć, że nieskromnie mówiąc, byłem jednym z najbardziej uciążliwych i najbardziej niegrzecznych dzieci w szkole, zarówno od podstawówki do i technikum. Na 25 zagrożeń w klasie, 20 było mojej kolegi. Taka była nasza historia. W klasie maturalnej w zasadzie rodzice mieli jedno marzenie, żebym tylko zdał maturę. No i gdzieś tam na pewnym etapie życia to wszystko zostało przewartościowane, przemyślane i poszedłem w swoją stronę. Odbiłem od tego wszystkiego. Historia była taka, że wręcz rodzice zabraniali się ze mną rówieśnikom zadawać, bo uważali, że będę miał na nich zły wpływ w późniejszym życiu. Bardzo ciężkie, a jednak też fajna lekcja, bo do tego jeszcze pewnie nawiążę. Te przemiany u Ciebie, które chyba są ciągle w życiu. Też tak, no powiedzmy, miałeś 20 zagrożeń, ale skończyłeś Politechnikę i w ogóle no, uczelnię i robisz, pracowałeś w dużych firmach też, w korporacjach, o których mówiliśmy, więc no, nieźle jak na ucznia, który miał nie przejść do następnej klasy. Społeczeństwo nie dawało mi wiele szans, wiele oczekiwań od życia. No wiesz, to tutaj poruszymy trudny temat, zanim w ogóle przejdziemy do branży nieruchomości, ale to też no, znamy się jakiś czas i bardzo inspiruje mnie ta historia. Myślę, że ona będzie dla wielu inspiracją odnośnie no, sytuacji z alkoholem. Jak to jest, że miałeś, z tego co wiem, ogromny problem i udało ci się wyjść, i to nie tak wyjść jak nie jeden alkoholik mówi, od jutra nie piję i mija, wiesz, tydzień i znowu, tylko to twoje postanowienie jest mocne. No i jestem ciekawy, co spowodowało. Trochę ta analogia mi się kojarzy z twoim tym dzieciństwem, że jednak zmieniłeś i osiągnąłeś duży sukces. Łukasz, w zasadzie
to, czy miałem problem, zacząłem dopiero o tym myśleć w momencie, gdy ty zadałeś mi to pytanie, dlaczego przestałem pić i czy miałem z tym problem. I uświadomiłem sobie, że fakt, tak, miałem z tym problem. I dzisiaj wielu moich znajomych, przedsiębiorców ma faktycznie, autentycznie uważam z tym problem. I nazywając rzeczy po imieniu, uważam, że branża jest bardzo skażona alkoholizmem. Możemy, tak jak mówisz, w zasadzie każde spotkanie biznesowe gdzieś tam w tle nosi znamiona tego alkoholu. Ten alkohol jest bardzo dużo, bardzo często. To nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że alkoholik to jest ten pod sklepem, który tam chce piątkę dostać na żubra, tylko faktycznie na wielu płaszczyznach na życia ten alkohol jest dzisiaj obecny. No i może to będzie mało spektakularne, ale wracając z Kuby, mieliśmy 13 godzin lotu, więc naściągałem różnych dziwnych audiobooków i między innymi był jeden z audiobooków, który nazywa się Wyzwanie 30 dni bez alkoholu. W zasadzie nic tam rewolucyjnego nie było, natomiast pewne rzeczy zostały nazwane po imieniu i to, jaki alkohol ma wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie. No i postanowiłem, mając też wizję w grudniu, wiesz, 6 wigilii firmowych, biznesowych, które wiadomo, jak się pewnie skończą, postanowiłem, że no nie mam na to czasu, tak? Nie służy mi to, robię przerwę miesiąc. No i tak się w sumie zaczęło, nie? Do tego gdzieś tam pojawiły się też moje treningi na siłowni, więc jakby ten alkohol mi po prostu do niczego nie pasował, nie? W tej całej układance. I uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Kontynuuję to do dzisiaj. Ile już bez? 7 miesięcy. No to widzę po prostu mega progres, nie? W życiu prywatnym, w życiu zawodowym, w energii, jaką mam. Wiesz, widzisz, ile się rzeczy dzieje, nie? Widzimy się dzisiaj w Warszawie u ciebie, chwilę temu na Mazurach, tu jakaś Łódź i tak dalej. No cały czas coś się dzieje. Nie mam po prostu czasu na to, żeby marnować życie na alkohol. Nie? Niebawem w Charonie i też bez alkoholu. Niebawem widzimy się w Charonie. A jeszcze może wcześniej na jakichś innych. Tak, eventach. Mamy tu już plany. No dobra, ale powiedz mi w takim razie, bo już może powiedziałeś, co spowodowało tą zmianę, że może ta historia z audiobookiem, ale skąd taka motywacja? No bo ludzie tego nie wiedzą, że to jest złe. To jest takie normalne, jakby według mnie, wiesz, etap życia. Właśnie idziesz na taką wigilię, dobra, albo przyjeżdża kolega, no to postawi. Zazwyczaj niestety tak jest w naszej kulturze, że przyjeżdża, to się tak trochę zaczyna. I skąd u ciebie taka motywacja, dlaczego właśnie no, nie będę pił? Czy to tak miał wpływ ten audiobook? No ale, no bo wiesz, wytrwać, no to mogę powiedzieć, dobra, no to nie będę pił w tych wigiliach, a później, no wiesz, jest ładna pogoda, no to piwko, może tu jakiś kolega przyjdzie, tu urodziny. No sam widzę po sobie, jak to jest, że no tych okazji jest prawie codziennie. No tak. Wiesz co, mamy w Polsce bardzo duży kult tego picia alkoholu i w zasadzie jest on na każdym kroku. Gdzie się nie ruszyć, czy na wakacje, tak mówisz, czy wszystkie eventy, mniejsze, większe są, gdzieś tam w tle jest ten alkohol. I jakoś zupełnie prozaicznie, wiesz, przemyślałem, że on mi po prostu nie służy, tak? Nie mam na to czasu, nie mam na to energii. Były też aspekty jakieś tutaj rodzinne, pewne rzeczy sobie pomyślałem. No wiesz, każdy gdzieś tam w tym wszystkim, każdy weekend z alkoholem, dzieci też to widzą, no pomyślałem, że to jest niefajne, nie? A też, wiesz, w tym wszystkim jest to trochę jak Sylwestra, puszczanie fajerwerków, nie? Masz fajnie, bawimy się godzinę, dwie, trzy, natomiast rano wszyscy wstają i każdy nie mówi, ale było wczoraj fajnie, tylko każdy mówi, od jutra nie pije, nie? Bo i tak dalej, nie? I te konsekwencje są niewspółmierne i skutki tego wszystkiego są niewspółmierne do w ogóle korzyści, tak? I tak jak mówię, no ćwiczę też regularnie teraz z moją trenerką i też pomyślę o tym, no jaki ma sens ćwiczenie, jeżeli ja, wiesz, jedną imprezą zmarnuję cały tydzień ćwiczeń albo dwa tygodnie ćwiczeń, nie? Więc jakby to była główna motywacja. No potrzebowałem, czułem się już, wiesz, z tym źle fizycznie, tak? Fizycznie też z tą nadwagą, z tym, że nie masz energii, jesteś zmęczony wiecznie i tak dalej. Nie? Mhm. No dobra, ale czy jest coś takiego, ile złego wyrządził alkohol u ciebie? Czy to się przyniosło też jakoś na twój biznes, może na relacje rodzinne? Czy jeszcze to było za wcześnie? Znaczy, ja Łukasz, alkohol jakby u siebie w rodzinie miałem od dziecka, bo mój ojciec miał bardzo duży problem z alkoholem.
I gdzie też, tak, że możemy sobie rękę podać. Dokładnie. Więc gdzieś tam od najmłodszych lat miałem, wiesz, jakąś tam traumę związaną z tym, czym to pachnie, tak? I teraz też pomyślałem, też teraz rozmawiam z żoną, której bardzo dziękuję, bo mnie też wspiera w tym. Rozmawiam z nią, że ona dopiero teraz też zauważa te pozytywne skutki tego, że ja nie piję alkoholu, że jestem zupełnie, wiesz, innym człowiekiem, pełnym energii. Nie wygląda tak, że jest, wiesz, weekend i ja śpię w salonie, w cudzysłowie, nie? Bo zupełnie inaczej do życia, inaczej nasze relacje się poprawiły. No w zasadzie ma to wpływ na każdy aspekt mojego życia. Tak samo biznesowo, wiesz, ja jestem w stanie, zupełnie inaczej się czuję, nie? I mam inną energię do ludzi, do pracowników, do dziecka też mam więcej cierpliwości, nie? I ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja i poprawiła moje życie w wielu aspektach. Oczywiście są też ciemne strony tego, bo jednak wielu znajomych straciłem z tego tytułu, co w mojej ocenie jest bardzo przykre, ale też sobie uświadomiłem, wiesz, że wielu znajomych tych biznesowych ja nigdy nie widziałem na trzeźwo, nie? Bo wszystkie imprezy, czy wszystkie spotkania były zakrapiane alkoholem, czy zarówno czy ja byłem pod wpływem, czy oni, czy wspólnie, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że się widzieliśmy. I wiesz, słyszałem takie gdzieś opinie w branży, że pewne osoby nie chcą się ze mną już zadawać, nie? Bo nie piję alkoholu. I tak sobie to też przewartościowałem, że to nie jest ze mną coś nie tak, tylko z nimi. Jeżeli ktoś potrzebuje mnie tylko do picia, no to nie jest mój problem, nie? Słaby przyjaciel, nie? Słaby przyjaciel, partner biznesowy, nie? To ja nie potrzebuję takich ludzi wkoło siebie. Mam wielu przyjaciół, którzy bardzo to doceniają, szanują, nie wracają cały czas do tego, a nie, że wiesz, spotykamy się na imprezie i całą noc ci suszą głowę, napij się, nie? Tylko rozumiem to, nie? Sami piją alkohol, ale rozumiem moją decyzję i moją potrzebę, nie? Ja też cały czas odmawiam, ale pamiętam, przypomina mi się impreza właśnie, tutaj będzie w Chronie, to była w Muszynie, no i każdy podchodzi i mówi, ze mną się nie napijesz, a tam masz 150 osób, weź odmów. Ale wiesz, to jest śmieszne, a zarazem tragiczne, bo w naszej kulturze pewne sytuacje są już tak zakorzenione z piciem. Byliśmy na jednej tam, nie wiem, pępkówce, nie? Ze znajomym, ja już wtedy nie piłem alkoholu i jeden mój bardzo dobry przyjaciel, nie będę tu mówił kto, ale pewnie się domyśli, o kogo chodzi, chodził za mną pół wieczora, żebym się z nim napił, do tego stopnia, że w końcu musiał mi nalać wody mineralnej do kieliszka, nie? Wiesz, o co chodzi? Że musisz się z kimś napić, nie? Taki wiesz, jak to mówię, dla towarzystwa cygan dał się powiesić, nie? Mm-hmm. I trochę to tak jest, nie? No dobra, powiedz mi, dlaczego właśnie dzisiaj wielu z nas ucieka do alkoholu, aby topić smutki, stres? Czy to w ogóle właściwa droga? Co byś polecił tym osobom? Bo ja znam wielu przedsiębiorców, tak jak mówisz, i oni mówią, że wiesz, jakby nie alkohol, to już dawno by ich nie było, że to jest ich odreagowanie, wiesz, takiego tak. Odstresowanie, że ciężki dzień, no to tak. Się napije, nie? To jest bardzo zabawne, ale to jest opisane w tej książce, o której mówiłem, że to jest podstawowe usprawiedliwienie wszystkich i słyszę to od wszystkich wkoło. Każdy jeden znajomy, czy jest przedsiębiorcą, czy pracuje na etacie, każdy jeden znajomy mówi, bo ja mam stresującą pracę, ja się muszę napić, nie? Mi się już śmiać chce z tego, bo to w tej książce jest pokazane, że to jest główna wymówka wszystkich, usprawiedliwienie siebie, żeby to zrobić. I co bym polecił? No to przede wszystkim sport. Sport bardzo fajnie z jednej strony motywuje do tego, żeby właśnie nie pić, z drugiej strony daje ci zupełnie przeciwną energię, nie? Daje ci dużo siły, daje ci dużo energii do działania, i to długofalowo, nie tylko, bo widzisz te wyniki, nie? Alkohol ci daje fun tu i teraz, nie? Przez godzinę, dwie, trzy, tak? Ale w dalszej perspektywie, tak jak mówię, rano się wszyscy budzą i od jutra nie piję, tak? Ale przychodzi następny weekend i jest to samo. No jest, czy bardzo ci cenię, dziękuję, że się podzieliłeś takim personalnym tutaj wyznaniem o sobie, ale no bardzo to jest potrzebne, bo dzisiaj wielu z nas właśnie ma problem, a ja myślę też się z tym zgadzam, że no bardzo dużo tracimy już, nie mówiąc, że tych dramatów, które są, wiesz, właśnie dzieci, które to widzą, później to mogą gdzieś powielać, ale też żona, która, wiesz, no jak facet pije, to raczej tego domu normalnego nie ma, ani takiego ciepła rodzinnego, nie? Więc to jest bardzo ważny temat, żebyśmy dzisiaj jednak się trochę zastanowili i czasami odmówili na tych imprezach, nie? No. Polecam, tak. Polecam. Dobra, przechodzimy do nieruchomości. To powiedz mi, Alan, aktualna sytuacja na rynku nieruchomości. Każdy z nas czeka na spadki. Mówiło się o spadkach, jednak widzimy nadal, że te mieszkania rosną. Nawet wcześniej przed wywiadem rozmawialiśmy o tym, Krakowie, sam powiedział, że tam już jest
chore, jeśli chodzi o wysokość ceny, że to się już nawet nie za bardzo opłaca z żadnego względu takiego finansowego, nie? I co ty sądzisz, czy będą spadki, czy nie będzie? Łukasz, ja na pewno nie. Natomiast dla sprostowania tutaj dla naszych widzów, bo oglądają cię widzowie w całej Polsce, ja będę wypowiadał się tylko za Kraków i okolice, bo to są moje rejony, te ceny znam. Jak byliśmy teraz na Middle Campie, czy na innych takich spotkaniach biznesowych, są przedsiębiorcy z całej Polski, wiesz, każdy ma inne ceny. Ja dzisiaj powiem, że mieszkanie kosztuje dychę, tu za chwilę ktoś w komentarzach się obudzi, nie, u mnie w Raciborzu to są po 6, nie? Dlatego ja będę mówił na tym, co jest w Krakowie. Ja uważam, że długofalowo wieloletni trend jest rosnący i on będzie cały czas rosnący, bo nie ma tutaj płaszczyzny, w której coś nam spada. Wiesz, to, że nam, nie wiem, materiały budowlane chwilowo spadnie ich cena, i tak nikt, robiąc kalkulacje, nie liczy, wiesz, tego w pikach. Tu można powiedzieć, że są jakieś drobne korekty, wiesz, jakieś tam spowodowane jakimiś ruchami na rynku, ale długofalowo ten trend będzie raczej rosnący, bo i wszystko drożeje, i materiał, już nie chcę się powielać, bo też zaraz będzie, wiesz, wiele komentarzy na temat tego, że nie ma żadnej inflacji i tak dalej, ale no umówmy się, ta inflacja jest rok do roku, te w zaokrągleniu 20% tej inflacji jest, które ten pieniądz traci, więc nie ma tutaj płaszczyzny, wiesz, o co chodzi, nie ma płaszczyzny do tego, żeby nie coś ma warunków, spadło. Żeby spadło, nie? Pracownicy nie chcą zarabiać mniej i nie będą zarabiać mniej, po prostu, wiesz, jeżeli ten biznes przestanie się opłacać, to my będziemy, nie wiem, redukować, będzie się mniej budowało, nie wiem, połowę może pracowników trzeba będzie zwolnić, deweloper będzie musiał się połowy pracowników pozbyć, ale to nie będzie tak, że on nagle zacznie budować za połowę taniej, tak? Bo nie wybuduje, tak? Masz, wiesz, różne składowe się na to składają, koszty pośrednie, bezpośrednie i tak dalej, narzuty. No ja nie widzę do tego, wiesz, pola do tego, żeby to miało spadać. Mówię, mogą być oczywiście jakieś korekty na rynku, ale to nie jest tak, że dzisiaj deweloper ma marży, wiesz, 100% i tutaj jest, sobie tym reguluje jak chce. Tylko to wynika po prostu z kosztów wyprodukowania, wytworzenia tych budynków. To jak jesteśmy przy marży, to jaka jest marża średnia deweloperów? Jesteś też generalnym wykonawcą, więc możesz powiedzieć, ile taki deweloper na tobie mógł zarobić, w ogóle ile zarabia deweloper, jeśli chodzi o marżę. To zależy. No ja może powiem, jak to wygląda, no bo budując budynki jako deweloper, często posiłkujemy się też kredytem deweloperskim. I teraz bank mówi tak, jeżeli tobie rentowność 20% nie wychodzi, to ty jesteś słabym przedsiębiorcą i my ci tego finansowania nie udzielimy. Czyli jakby marża czy rentowność, gdzieś to jest wymienne, musisz przed bankiem udowodnić, że ten projekt jest rentowny przynajmniej na poziomie 20%. Natomiast mówimy tutaj o, jest to marża pierwsza, tak? Czyli to, ile, nazwijmy to, jest narzutu na koszty bezpośrednie. Natomiast później do tego dochodzą koszty pośrednie, koszty handlowe, koszty sprzedaży, koszty prowadzenia firmy i cała ta gama kosztów, i na końcu okazuje się, że ta rentowność jest na poziomie 5, 3, 4%, wiesz. Więc mówiąc o marży pierwszej, to może być 20, 25% pewnie też. Za chwilę tutaj się odezwą osoby, że też słaby deweloper, bo u nas deweloper to ma, jak 50% nie ma, to się nie bierze. Wiesz, wiele składowych na to ma. Możesz kupić w supercenie działkę, okazyjnie przejąć ją na jakiś za długi na przykład i tak dalej. Ale ja mówię o takim standardowym kalkulowaniu, nie? Przy normalnych warunkach, że za normalne ceny musisz kupić działkę i tak dalej, więc to jest... No ale mówimy o tych spadkach i ostatnio projekt czytałem, nie wiem, czy też się zapoznałeś, że czy nie będą spadać przez to mieszkania, szczególnie mówię o jakichś takich płytach, ramach i w ogóle starych domach, mieszkaniach, bo projekt zakłada, że za 10 lat będą klasy energetyczne budynków, jak doczytałem, i nie będziesz mógł sprzedać ani wynająć mieszkania, jeśli nie spełnisz tych warunków. I czy to nie tak, że właśnie będziemy musieli sprzedawać taniej, no bo legalnie nawet nie wynajmiemy. Jak mamy dzisiaj coś, co wynajmujemy, powiedzą, dobra, ale remont, ja się nie znam na tym, ale może ty bardziej, nie wiem, jak taka klasa, nie wiem, będzie przekształcenie pod to kosztowało 50-100 tysięcy, no to ktoś powie, dobra, to nie opłaca mi się tego robić, to ja wolę to sprzedać taniej, nie? Tak samo z domami. Czy myślisz, że tak będzie? Myślę, że na sposoby są sposoby i to, czym straszy nas Unia teraz,
To jest, wiesz, to jest wszystko w obliczu tego śladu węglowego i tego, żeby nas tutaj, nazwijmy troszeczkę, nie wiem jakich słów możemy używać, żeby nam tego nie poblokowali, natomiast jest jakiś tam kaganiec na nas. No bo popatrz, no mówimy teraz o Wielkiej Płycie, a co z kamienicami wszystkimi? W całe stare miasta, w każdym jednym mieście, nie? Cały Śląsk, wszystkie kamienice 100-200-letnie, to co, to nagle ten obrót nieruchomościami stanie całkowicie? Poza tym na tym wszystkim siedzi konserwator zabytków, więc nie wyremontujesz, nie zrobisz pięknej elewacji, nie ocieplisz, wiesz, kamienicy po to, żeby ona spełniała europejskie normy, no nie? Więc ja uważam, że to jest taki straszak na dzisiaj, tak jak było w pewnym momencie, wiesz, tam liczenie współczynników jakichś tam energooszczędności, no. Oczywiście jest, to funkcjonuje, natomiast finalnie okazuje się, że tego to nie dotyczy, to jest wyłączone, tamto jest wykluczone, dlatego ja bym się tym nie stresował bardzo, bo rynek pierwotny, uważam, wystrzeli jeszcze bardziej, tak odjedzie cenowo, że i tak będzie się opłacało wyremontować tą starą, to co robią koledzy w Łodzi na kamienicach, będzie się opłacało wyremontować tą starą kamienicę, będzie się opłacało wyremontować tą starą, wielką płytę na jakimś tam patencie, jaki wtedy będzie, niż i będzie to dalej konkurencyjne cenowo w stosunku do nowoczesnego budownictwa, nie? Bo tak jak mówią, że wielka płyta miała być na 70 lat, właśnie to 70 lat minęło, ale dalej się to wzmacnia, dalej mówią, że te wielkie płyty nas przeżyją i kolejne 100 lat będą stały. Czyli wiesz, my tego nie dożyjemy. Całe szczęście, że nie ma jakiegoś, to chyba nie było takich awarii, że się zawaliło albo coś, nie, z takimi budynkami. Nie, to wiesz co, no nie wchodząc tutaj w szczegóły projektowania tego, ale wiele tych wielkich płyt gdzieś tam w Polsce było przeprojektowanych na takie systemy, które miałyby stać na przykład na szkodach górniczych. Więc te połączenia były wzmacniane, a nawet jeżeli był system, gdzie to jest niewzmacniane, to dzisiaj jest opcja tego po prostu powzmacniania, więc to jest bardzo toporny, wiesz, taki komunistyczny sposób. Czyli nie ma się co bać, że nas wywalą z takich mieszkań, bo nie sprzedaż, bo będzie... Nie obawiałbym się tego. Myślę, że to jest, wiesz, taka spekulacja dla mas i taki straszak trochę, żeby dzisiaj... Wiesz, trochę sobie sami wstrzelamy w kolano, nie? No bo czy każdy dzisiaj musi kupować najwyższej klasy okna? No ja mogę mieć domek na działce i chcę po prostu mieć jakiekolwiek okno, ale ja nie mogę już kupić jakiegokolwiek okno, bo dzisiaj okno musi spełniać, wiesz, pakiet trzyszybowy, super współczynniki, więc my sobie sami to robimy trochę, fundujemy sobie sami tą drożyznę, nie? No bo producent to musi, on nie jest w stanie tobie wyprodukować taniego okna. Jedziesz, nie wiem, wróciliśmy niedawno z Włoch i tam masz, wiesz... Takie, że jak drewna jedna szyba czaśnie, to czy nie działa. Nie? Wiadomo, jest inny klimat i tak dalej, ale dlaczego, wiesz, tam to się da robić, a my na siłę chcemy gonić Zachód i tutaj pokazywać, jacy jesteśmy eko i sobie sami, po prostu mówię, sami sobie produkujemy tą drożyznę, nie? Tak na własne życzenie. Tak jest też z elektrykami, z tym wszystkim, nie? Że też na siłę chcemy mieć elektryki, ale okazuje się, że jak już się zapali w bloku, na przykład w podziemnym, to jeszcze nikt nie przewidział i tego się nie da zgasić, tak jak benzynowy silnik, czy i tak dalej, nie? Więc to jest takie... Wiele, Łukasz, aspektów tego budowania ekologicznego. Na pierwszy rzut oka wydaje się to fajna idea, bo sam gdzieś to promowałem też w pewnym momencie. Natomiast jak się zagłębiliśmy w te wszystkie rzeczy związane ze śladem węglowym i tak dalej, to ja uważam, że tutaj jest... No, bardzo kontrowersyjny temat. Tak jak z całą, wiesz, ekologią, Greenpeace i tak dalej, wszystkimi takimi instytucjami. Uważam, że to jest bardzo kontrowersyjny temat i nie jest on taki zero-jedynkowy, bo my też gdzieś tam na całym świecie jesteśmy bardzo małym krajem, nie? Cała Europa jest bardzo mała w stosunku do reszty świata i my tu sobie chcemy gotować chcemy cały świat zbawić, a powierzchniowo myślę, że niewielu się z nami będzie, wiesz. Nie no, bardzo, bardzo, bardzo mądre słowa. Ja się w ogóle zastanawiam, jak o tym mówisz w innych aspektach, w ogóle jako taki generalny wykonawca, czy nie zauważasz, że co roku coraz więcej absurdów, jeśli chodzi o pozwolenia, jeśli chodzi o jakieś tam regulacje, bo tu chyba sobie dopiero dajemy kaganiec, nie? Że miało być łatwiej budować dom, ja wiem, bo budowałem domek letniskowy, no to mam tony, wiesz, pozwoleń na projekt wodny, taki, siaki. Po co? Kiedyś był dom, ludzie do dzisiaj w tym domu mieszkają, żyją i nikt tam nie miał miliona jakichś dokumentów. I czy to nie jest tak, że tutaj w ogóle zabrnęliśmy w jakiś taki kozi róg, że jak się to nie zmieni, to czy nie przestaniemy budować albo coś? No bo to się przecież, tak jak sam mówisz, trzeba zrobić
sprawdzić działkę, milion rzeczy, później się okaże, że jakiś jest tam szczegół na swojej działce, że to nie jest jakiś absurd. Jak ja mam działkę, zapłaciłem za nią, no to jeszcze chcę pieniądze wydać i wspomóc społeczeństwo, że kupię na składzie produkty, no to nie mogę, nie? No tak jak mówisz, ja uważam, że w tej części Europy sami na siebie kręcimy bat, próbując dogonić Zachód coraz większymi tymi obostrzeniami, tym prawem. Niby mówię, to są wszystko takie populistyczne hasła, że tutaj jakieś, wiesz, produkujemy przepisy, że będzie można łatwo coś zbudować. Natomiast jak się zagłębiasz w temat, to jest wiele obostrzeń, nie? Byliśmy teraz na Mazurach i to, co wam opowiadałem. Dzisiaj takich budynków, takich jak te wszystkie ośrodki wczasowe, które są nad tymi jeziorami, dzisiaj to jest nierealne do postawienia. A co się zmieniło na przestrzeni tych parę dziesięciu lat, nie? Komuniści potrafili to zbudować w super miejscach, super zagospodarować, wykorzystać jakiś tam potencjał tego miejsca, a dzisiaj my mówimy, nie, tu będzie, wiesz, tu będzie przyroda i tu nic nie wolno budować. 100 metrów się odsuń od jeziora i dopiero sobie buduj, nie? No to... Linia zalewowa, tereny jakieś tam chore, tak? Ja też to widzę, a z drugiej strony jest przepis, że kupisz już istniejące, to możesz, nie? I to jest też... Chore. To możesz wyremontować. Nie? To tak chyba z każdym biznesem, jak się dowiedziałem, że nie wiem, masz sklep odzieżowy, który nie miał toalety, nic, to on może działać, ale jak od nowa będziesz robił, to masz sanepid i 500 różnych wymogów, nie? To jest absurdem, nie? Powiedz mi, jesteśmy przy tych cenach materiału, trochę poruszyłeś wcześniej i konkretnie bym Ciebie chciał spytać, jesteś no praktykiem tutaj, czy rzeczywiście spadły i konkretnie ile spadła stal może, ile spadło drewno, styropian, te chyba rzeczy, które są najważniejsze przy budowie domu. Mhm. To wszystko, Łukasz, zależy w jakim okresie to rozpatrujemy. Bo my jesteśmy już, no, markę GT Construction mamy od 6 lat i to cały czas jest sinusoida. Tak jak mówię, to są, wiesz, spadki, cały czas są spadki i górki. Tak? To nie ma tak, że ta cena cały czas rośnie albo cały czas maleje. No bo wiesz, my dzisiaj mamy wywiad, natomiast możliwe, że ktoś ten wywiad obejrzy za 2 miesiące i powie, że tu bzdury gadamy, bo nagle coś się wydarzyło na rynku. I teraz ja, jakby patrząc w skali nawet nie tych 6 lat, co mamy w firmie, a 10 lat, no to ja pamiętam ceny stali poniżej 2 zł, nie? Po wybuchu wojny, czy tam jeszcze w pandemii, to ta stal była gdzieś tam, wywindowała w okolicy 8 zł netto, a dzisiaj z powrotem spadła do 3. Także sam widzisz, jakie to są wahania. I to nie jest podyktowane chyba, wiesz, to są też jakieś spekulacje, bo to nie jest podyktowane tym, że nie wiem, nagle się taniej czy drożej wydobywa tą stal. No nie? To jest też normalnie jak giełda, nie? Ceny betonów idą w górę rok do roku, no bo to jest, tam raczej jest to spowodowane cenami tych wszystkich, wiesz, energii, kruszyw i znowu, wiesz... No ale beton właśnie na przestrzeni 2 lat dużo zdrożał w ogóle? No myślę, że dwukrotnie prawie, nie? No to jest słaba wiadomość dla tych, co chcą budować dom, bo to no jest... Tak, tylko że w skali całego domu pytanie, ile ty tego betonu masz, nie? Bo my robimy naprawdę duże inwestycje i dla nas, my kontraktując, nasz dział przygotowania inwestycji kontraktując, walczy o każdą złotówkę, nie? Bo my mamy tam, wiesz, dziesiątki czy tysiące kubików tego betonu. Przy takim domku, wiesz, ludzie się też nasłuchają, jaka jest ta cena, ale finalnie w całej inwestycji pod tytułem dom jednorodzinny, że ktoś sobie tam buduje, czy on tą stal kupił za 10 tysięcy za tonę, czy za 8, czy za 6, to wiesz, to więcej później wydaje na telewizor na przykład, nie? Żeby mieć fajny telewizor, żeby sąsiadowi pokazać. A tutaj, wiesz, będzie chodził, jeździł i szukał, gdzie taniej można stal kupić, czy pustaki. Ceramika na przykład się mniej więcej cały czas stoi na podobnym poziomie. Drewno też było gdzieś tam w granicach 1700 zł za kubik, teraz jest z powrotem około 1000. I też pytanie, no co, drzewa zaczęły taniej rosnąć? czy tartak ma taniej wyprodukować? No to mówię, to takie surowce to jest dużo w tym jest, wiesz, polityki, spekulacji, ograniczeń, wiesz, wystarczy, że w telewizji coś powiedzą pod tytułem, nie wiem, nakładamy jakąś dodatkową opłatę na tartaki, nie? No i już nagle, wiesz... Wszystko leci, wszystko tak, razy i to niemiarodajnie. No mam nadzieję, ciekawy jestem, czy te osoby same sobie trochę nie kręcą bata, właśnie tacy, co sprzedawali stal, wiesz, 2 na 9, czy tak jak mówisz, tartek, no bo ludzie w końcu no, nie będą mieli tych pieniędzy i się mogą no, przestać te rzeczy robić, tak jak mówisz, no deweloper tak. Najwyżej zwolni osoby, ale no to jest gdzieś skutek już taki ostateczny, no ale no wiesz, trochę takie bycie pazernym, no to się też chyba na dłuższą metę nie opłaca, nie? Skoro teraz już wróciło, no to musieli spokornić chyba, nie? No bo
Natomiast pamiętaj, że materiał to jest jakieś tam, nie wiem, 30, 40, 50% kosztów bezpośrednich budowy. Jeżeli ty budujesz samodzielnie, no to powiedzmy, że koszty bezpośrednie to jest wszystko. Natomiast tak jak my budujemy, to koszty bezpośrednie, tak jak powiedziałem, nie? Masz marżę 20%, więc koszty bezpośrednie to jest te 80% i 40% tego to jest materiał. Więc teraz wiesz, u nas w cenie wytworzenia ta korekta na stali, te 5-10% góra-dół, to dla klienta końcowego praktycznie nie jest odczuwalna, no bo my też, wiesz, w momencie podpisania umowy na budowę, która trwa rok czy dwa lata, to my nie wiemy, jak ta cena się będzie na przestrzeni tego czasu kształtować, a nie jesteśmy w stanie też, wiesz, się zatowarować po dzisiejszych cenach, żeby być pewnym, bo to jest bez sensu z punktu widzenia przepływów finansowych, nie? Trzymania, logistyki, nawet magazynu, tak. Nie? Więc z tymi materiałami bardziej bym się powiedział o tym, co się dzieje z ceną robocizny, tak? Bo tutaj z kolei materiały, tak jak mówię, może być spekulacja, mogą iść góra-dół, możesz kupić taniej, drożej, natomiast robocizna idzie cały czas rok do roku do góry. Wiesz, te wszystkie państwowe programy, płaca minimalna, która idzie do góry, to wszystko powoduje, że te koszty pracodawcy rosną, nie? I dzisiaj są bardzo wysokie i w tej całej przedwyborczej, wiesz, paplaninie, to tu prześcigają się, wiesz, politycy, którzy dadzą więcej, którzy więcej obiecają, nie? I nikt nie myśli o tym, kto za to zapłaci. Wygra partia jedna czy druga, nie ma to znaczenia. Ja jako GT Construction będę musiał robić swoje, budować dalej tak, jak buduję. Natomiast nagle koszty pracy na przykład mi wzrosną o kolejne jakieś tam procenty, jakieś ZUSy, PIT-y i tak dalej. Kolejne, bo to nie jest kwestia tego, że dzisiaj tego nie ma, a jutro będzie, tak? To jest po prostu, wiesz, powolne gotowanie, powolne skubanie przedsiębiorcy, nie? I w końcu to gdzieś może się przegiąć. I w końcu za to płaci klient końcowy, tak? Za te wszystkie ceny. Jeżeli ja będę miał, dopóki ja jestem w stanie to przełożyć na klienta i ten klient, jego na to stać, no to powiedzmy, że wszystko się kręci. Ale w momencie, jak klientów, i to już nieważne, czy to będzie klient prywatny, publiczny, dopóki klienta na to będzie stać, to nie będzie takiego problemu. Natomiast w pewnym momencie ta granica pęknie i tu właśnie na przykład wchodzimy w te różne alternatywne budowy, tak? Bo wiele osób na przykład pytało mnie, no bo jestem generalnym wykonawcą, budujemy sami, ale i pytają się, skąd teraz pomysł na te domy modułowe, w które wchodzimy, nie? No bo jest to właśnie jakaś tam alternatywa dla tych ludzi, no bo to budowanie domu jednorodzinnego powoli przestaje się autentycznie opłacać, bo na koniec dnia to jest tylko miejsce, w którym większość ludzi śpi, nie? Cały dzień jesteś, cała rodzina jest w pracy, na koniec dnia przyjeżdżają, często się przespać tylko, a powoduje ci to jakieś obciążenie na 30 lat na przykład, czy 40, nie? I teraz właśnie domy modułowe, które mogą być tańszą alternatywą, bardziej elastyczną, że nie jesteś uwiązany do miejsca, to jest coś, co widzimy. Już nie chodzi tutaj o technologię produkowania, bo jest tych technologii na rynku dzisiaj bardzo dużo, drewniane, stalowe, żelbetowe, ale sama idea tego, że produkujesz to w fabryce, powoduje, że obniża ci to koszty wytworzenia tego materiału, nie? No zdecydowanie coś jest. A powiedz mi jeszcze, mówiąc o tym sprzedaży nowych mieszkań, o tym, czy w ogóle nas będzie na to stać, czy co sądzisz o tym kredycie 2%, czy ten kredyt 2% ożywi w ogóle rynek? Wiesz co, czy ten kredyt 2%, na pewno nie chciałbym tego oceniać, czy on jest dobry, czy jest zły, oceni to trochę historia rynek i zobaczymy, większość przedsiębiorców doskonale czuje, czym to pachnie, kolejne dofinansowania od państwa i prezenty, natomiast dlatego nie będziemy tego oceniać, na pewno jest to jakaś tam szansa dla wielu ludzi, którzy może nie mieliby zdolności. Na pewno samo mówienie o tym, że ten kredyt jest, powoduje jakiś ruch w interesie wielu osób. Czy oni ten kredyt dostaną, czy nie dostaną, bo też polecam wszystkim, którzy są zainteresowani tym kredytem, żeby się zapoznać do końca, o co w tym kredycie chodzi, co to znaczy te 2%, jak to będzie się zmieniało, bo to nie jest na całe życie 2%.
No, i czy oni się w ogóle na to łapią, ale załóżmy, że się łapią, no to też wszyscy ludzie myślą w takich kategoriach, ok, to teraz wszystkich będzie stać na mieszkania, więc trzeba kupić, bo później nie będzie, nie? Trochę taki to wprowadza ruchy. I teraz na nas, czy to będzie miało bezpośredni wpływ? Pewnie nie, ale pośrednio idzie to, wiesz, po całej branży echem, bo wielu deweloperów dzisiaj pod ten produkt grają, nie? I to rozumiem, że to już musisz, nie możesz mieć swojego już mieszkania, nic, to jest tylko na pierwsze. Więc wiele jest obostrzeń jest tego, nie? No ja tam szczegółów nie znam, tak? Ja się na to niestety już nie łapię, ale jest wiele obostrzeń co do wielkości mieszkania, co do ile ono może kosztować, ile może mieć wkładu i tak dalej. Czy jesteś sam, czy jesteś z kimś, wiesz, to powoduje jakieś dziwne ruchy, nie? Jakieś no to już... Pytanie jeszcze do Ciebie, bo mówią widzowie trochę, że inwestorzy, deweloperzy blokują możliwość zakupu przez typowego Kowalskiego. Chodzi o to, że mogą robić flipy, specjalnie, wiesz, trzymają i tak dalej. Czy tak jest rzeczywiście? Że... Moja ocena jest tego flipowania jest trochę taka, że to nie jest tak właśnie, jak znowu grzmi premier z mównicy, że to, wiesz, fundusze wykupiły i dlatego się nie da kupić, bo wszyscy mają taki sam dostęp do rynku. Przecież zwykły Kowalski też może iść dzisiaj do dewelopera i z nim ponegocjować, jak jest dziura w ziemi i kupić. Cały sens tego, o czym teraz powiedziałeś, jest taki, że fliper umowny kupuje dziurę w ziemi. Tak? Czyli inwestuje swój kapitał na cały czas budowy, na przykład na te 2 lata i przez to kupuje to taniej. A sprzedaje to w momencie, w którym deweloper kończy budowę po aktualnych cenach. I tu jest, wiesz, cały deal i tu często na przykład też jeszcze wykańcza to mieszkanie, żeby ono było ładnie zrobione i na tych poszczególnych rzeczach zarabia. Ale on, to, że fliperzy w bloku, który ma 200 mieszkań, kupią 10 mieszkań, to wiesz, to nie blokują rynku całego dla Kowalskiego, tak? Bo każdy może przyjść do dewelopera, jak jest dziura w ziemi i powiedzieć, kupię od Ciebie dzisiaj mieszkanie, tak? To nie ma tak, że deweloper Ci powie, że nie sprzedam, bardzo chętnie Ci sprzeda, tylko właśnie Kowalski nie ma tego może zmysłu biznesowego, czy nie wie, nie czuje tego, że ta nieruchomość przez cały okres budowy wzrośnie, nie? Naturalnie. To jeszcze muszę Ci powiedzieć, bo od strony takiej dewelopera, inwestora, to też widzowie napisali pytanie, że media piszą, bańka pękła, ceny lecą w dół. Z drugiej strony wykres, który pokazuje, że jest wzrost i mówią, że właśnie taki przyjdzie jak ty, deweloper, i powie, że na pewno ceny wzrosną, bo chce sprzedać i no i dlaczego miałem spadać, nie? I jak to jest, jak się odniesiesz do takich, bo cały czas tak media jakby manipulują, nawet nie wiemy, co wybrać. Jest, wiesz, tak w wiadomości 50% pewnie to, że spadną, 50%, że wzrosną. Wiesz co, to jest trudne pytanie. Ja nie umiem tego, ja jakby nie oglądam i staram się nie słuchać tego, co mówią w telewizji, dlatego ciężko mi się jest, wiesz, ustosunkować, a tym bardziej do tego, co mówi tam z mównicy jeden czy drugi, nie? Ja robię jak mówi, że inflacja spadnie albo tak, wzrośnie. A jak wzrośnie, to spada, a jak spada, to rośnie, nie? Ja widzę, co się dzieje, my robimy swoje cały czas, my budujemy i ja nie mam problemu z tym, bo my mamy pewne założenia, wiesz, my nie wymyślamy tych cen z sufitu. Każda wycena u nas w firmie, wiesz, jest cały dział przygotowania inwestycji i każdą, nawet jeżeli to jest bardzo bliźniacza inwestycja, ale ją liczyliśmy w zeszłym roku, to dzisiaj ją jeszcze raz kalkulujemy, nie? To nie jest tak, że wrzucamy ceną z sufitu. No i teraz ja kalkuluję za każdym razem, czy my kalkulujemy za każdym razem na aktualnej sytuacji rynkowej. Jeśli coś się wydarzy na rynku takiego, że nie wiem, ta stal wróci z powrotem do złotówki, jeśli nie wiem, wybuchnie kolejna jakaś konflikt na przykład w Europie i nagle pojawi się miliony ludzi w Polsce, którzy chcą pracować za darmo. Wiesz, no pomijam aspekty prawne tego wszystkiego, ale wiesz, o co mi chodzi. Jeżeli coś się stanie takiego na rynku, co spowoduje, że my możemy taniej to wyprodukować, czemu nie? Ale wiesz, intuicyjnie nic nie tanieje. Nic, totalnie. Idziesz do sklepu, wszystko jest droższe. Pracownicy wszyscy chcąc, nie chcąc, rząd dba o to, żeby zarabiali coraz więcej, nie? Poprzedni gość powiedział, że jednak staniały pociągi, lokomotywy, ale już bilety na Intercity nie. Tak, nie? I wiesz, i paliwo podrożało, wszystko podrożało i
pewne rzeczy, które na budowie kiedyś były tematem w ogóle pomijalnym, to dzisiaj nagle rachunek za prąd na budowie jest tak kosmiczny za to, że masz, wiesz, parę szlifierek podłączonych i my dostajemy na przykład rachunek za prąd 10 tysięcy złotych, nie? Ostatnio mieliśmy taką sytuację. 10 tysięcy za budowę, wiesz, 8 domków, prawda? No to jest jakieś absurdalne pieniądze. No i teraz czyja to jest, wiesz, wina? No możemy tutaj mówić, ale gdzie ja tu mam pole do tego, żeby nagle było taniej? Więc daleki byłbym od tego, żeby słuchać tego, co mówią w telewizji i kierować się tymi emocjami, bo to jednak jest, wiesz, nakręcanie tego wszystkiego. No, taniej już było. No to dobra, to powiedz mi o patodeweloperce, bo czy ty znasz jakieś przypadki? Może, tak jak mówimy, czy ludzie będą w takim razie w takich bardzo małych, jak jest moda na mikrokawalerki z dwóch pokoi, robią po jednym mieszkaniu, a czy może w drugą stronę, że firmy, deweloperzy zaczną trochę ciąć, oszukiwać na jakości, nie wiem jak to nazwać, ale no, na przykład przypominam sobie bloki z ramy właśnie z H, gdzieś ściany ktoś rozbił, że tam w środku gazeta była, wiesz, która wyciszała pomiędzy w te bloki z płyty, nie? Więc czy myślisz, co będzie? No bo z jednej strony jest klient, który ma jakiś ograniczony budżet i raczej pensje mu nie wzrosły tak, jak wzrosły ceny choćby robocizny i tak dalej. Gdzieś tam, wiesz, no pensje rosną wolniej niż inflacja, trzeba przyznać, szczególnie jak pracujesz w korporacji czy na etacie. No to nie jest już tak, a z drugiej strony no jeszcze chyba mamy tak, że chcemy mieć to mieszkanie swoje, chcemy kupować. I co będzie? Jaki balans? Ten trend, Łukasz, wśród młodych uważam, że się odwraca i coraz więcej osób chyba będzie się przekonywało do tego, jeszcze chociażby ze względu na to, że ten rynek jest dynamiczny, zawodowy, nie? I nikt nie wie, gdzie będzie pracował. Wielu młodych będzie się przekonywało do tego, że jednak nie ma co posiadać tego mieszkania, tylko lepiej je wynajmować dzisiaj w Krakowie, jutro w Warszawie, pojutrze gdzieś tam za granicą. I odpowiadając na pytanie, co sądzę o patodeweloperce, to należałoby najpierw zdefiniować, co my pod tym pojęciem wszyscy rozumiemy, no nie? Bo parę lat temu patodeweloperką nazywali i krążyły takie memy po internecie, wiesz, jakieś takie dziwne mieszkania, totalnie nieustawne, nazwałbym to błędy projektowe, tak? Ktoś nie wyłapał, wiesz, na jakimś etapie, że gdzieś tam, nie wiem, będziesz miał nieustawny kąt w tym domu albo że masz długi korytarz, a mały pokój, prawda? Ale to są błędy projektowe. I koniec, kropka, tak? Czy chęć, powiedzmy, wyciśnięcia z tej powierzchni jeszcze jednego mieszkania. Nad kuchnią masz łóżko, jeszcze śpisz. Na przykład, nie? Albo toaletę w kuchni i tak dalej. Ale to jest jakiś tam margines, nie? Natomiast dzisiaj patodeweloperka mówi o metrażu, nie? O metrażu tych mieszkań, że one są małe. Ale to, że one są małe, to jest odpowiedzią na budżet klienta. I teraz wiesz, bardzo często my też projektując kolejne inwestycje czy koledzy, którzy też się tym zajmują, myślimy o tym, żeby to było w taki sposób zaprojektowane. No masz mieszkanie, dzisiaj przepis pozwala ci wybudować mieszkanie 25 metrów, nie? Ale nic nie stoi ci na przeszkodzie, żebyś sobie kupił dwa mieszkania koło siebie 25 metrów i miał jedną 50, nie? Więc tutaj jakby... Trzeba kombinować po prostu. Nie, no ale wiesz, o co mi chodzi. Tutaj nie ma czego, nie ma... po prostu małe mieszkanie jest odpowiedzią na to, że jest ono jeszcze w jakimś racjonalnym budżecie. Mieszkanie dla singla, mieszkanie na start. Wiadomo, że w takim mieszkaniu nie będzie mieszkała trzyosobowa rodzina z dwójką jeszcze psów. Natomiast trochę chyba pokazać się z wami, jak biedni jesteśmy jako naród, jak ubożejemy, no bo dawniej lata 90. to kurczę, każdy budował kostkę, nie wiem, 200 metrów, 250 na rodziny. Ale... A dzisiaj nie budujemy nie tylko, że no może to jest niewygodne, bo to też jest pewnym, ale też nas nie stać. No trochę to było, wiesz, tak chyba pokazuje, jak ciebie słucham, jak nasz naród ubożeje, nie? I to znowu trochę chęć gonienia zachodu, to co mówiliśmy wcześniej na temat tych okien. Wiesz, jeżeli my sobie tu sztucznie znowu narzucimy, że okna w bloku muszą spełniać jakieś tam dodatkowe obostrzenia, no to okno zamiast znowu kosztować, nie wiem, 1000, 2000, to za chwilę będzie kosztowało 4000. I finalnie i tak to musi deweloper przerzucić na klienta końcowego, nie? Więc jeśli mówimy o patodeweloperce, no ja uważam, że to jest...
Znowu to jest też straszenie ludzi i opowiadanie o tym, jacy to źli są deweloperzy, bo robią takie małe mieszkania. Nawet niektórzy politycy chcą z tym walczyć. Gdzieś tam takie wrzucałem nagrania z radia, jak to któryś polityk grzmi z trybuny, że się wezmą za tą patę deweloperkę, że nie będzie małych mieszkań. Natomiast na to też są, wiesz, jakieś tam... Nie chcę mówić, że sposoby czy rozwiązania, ale tak jak mówię, to nie o to chodzi, że buduje się małe, żeby ludzi upychać w klatkach, tylko ze względu na całą sytuację na rynku, po prostu ludzi nie stać, wprost mówiąc, ludzi nie stać na większe mieszkania. Wiesz, każdy by chciał mieszkać w dużym, tak? No proszę bardzo, kup sobie dwie 25, masz 1,50. Daje to, ja uważam, że małe mieszkanka dają dużą elastyczność, bo możesz, tak jak mówię, można zrobić wiele wariacji, można połączyć je w poziomie, często można zrobić mieszkanie dwupokojowe, tak? Możesz kupić, bo też rozważaliśmy kiedyś taką opcję u dewelopera, żeby kupić, wiesz, w jednym pionie mieszkanie nad mieszkaniem, tak? Dwa poziomy. I masz dwa poziomy na etapie budowy, dogadać się z deweloperem tak, żeby to, wiesz, było dostosowane, że możesz przebić dziurę w stropie. Jest to do zrobienia, tak? Tylko, że to wtedy masz mieszkanie razy dwa cenę. Mhm. I nagle rynek klientów ci się kurczy, wiesz, nieproporcjonalnie, nie? No zdecydowanie, jak mówisz, bardziej to rozumiem i trochę, no mówię, smutne jako Polak, że powinniśmy właśnie budować te jak największe, po 100-120 metrów te penthouse'y, które były sławne. Teraz to jest tak, że no chyba się tak dzieli społeczeństwo na bardzo bogatych i tych no coraz biedniejszych, nie? Ale, no ale jest taki rynek, tego nie zmienimy. A powiedz mi od strony inwestora... Łukasz, jeszcze dla kogo to budować? No bo wiesz, często dzisiaj mieszkamy w modelu 2 plus 1, 2 plus 2. Te dzieci są z nami przez parę lat, po czym uciekają z gniazda, tak to nazwijmy. I zostajesz, wiesz, za 10 lat zostaniesz prawdopodobnie z powrotem ze swoją małżonką, bo dzieci pójdą w świat. I po co ci takie mieszkanie, które będzie miało 100 metrów, nie? Żeby mieć 10 pokoi, wiesz, będziesz potrzebował kuchni, sypialni i łazienki, tak? I ewentualnie jakiegoś tam salonu, nie? A i tak to całe życie gdzieś tam indziej się toczy, nie? No tak. A powiedz mi od strony inwestowania, jesteś też inwestorem. Powiedz mi, jakie mieszkanie ty byś polecił widzom, jakby chcieli zacząć przygodę z inwestowaniem? Od czego zacząć? Czy domy, mieszkania, mikrokawalerki? Czy jest coś, co mógłbyś polecić? To jest bardzo trudne pytanie. I to nie jest porada inwestycyjna. I to nie jest porada inwestycyjna. Nie chciałbym, żeby tu na mnie jakieś brzmienie... Znaczy ja zanim jeszcze powie Alan, to powiem, że też ma Alan bardzo fajny kanał Zdrowie na budowie, gdzie właśnie mówi wiele rzeczy od strony takiego życia inwestora i trochę o tym zdrowiu na budowie, także zapraszam, podlinkujemy. Dobrze, na temat zdrowia zapraszam na kanał, natomiast jeśli chodzi o to, w co zainwestować, to wszystko zależy, jaką ktoś sobie wybierze strategię inwestowania. Na strategię składa się wiele rzeczy. Przede wszystkim, jak dużo chcesz temu poświęcać czasu. Ja uważam, że to jest kluczowe przy inwestowaniu. Nie ma czegoś takiego, że takie mieszkanie będzie super, a takie będzie B, bo ktoś może chcieć poświęcać całe życie temu mieszkaniu, a ktoś może chcieć traktować je jako totalnie dochód pasywny, nie chce tego mieszkania widzieć na oczy. Inaczej będziesz podchodził do mieszkania, wiesz, które dasz w krótki najem, inaczej będziesz traktował mieszkanie, gdzie masz długi najem i wynajmuje to rodzina. Także tak jak widzieliśmy się w Bieszczadach, miałeś 130 osób i tyle ile osób, tyle pomysłów na inwestowanie i każdy jest inny. Nie, że jest, ten jest lepszy, wiesz, ten ci będzie opowiadał tylko tak, bo ten robi tylko flipy. Tak będzie też w hotelu Heron, że będzie kilku inwestorów nieruchomości w zupełnie różnych od nieruchomości w Dubaju, co mówiliśmy za różne... Wiesz, poznałem wiele osób w ostatnim czasie. Masz inwestycje na Cyprze, w Hiszpanii, w Albanii, masz inwestycje w Polsce, nad morzem, w górach, domki, krótki termin, długi. Wszystko, co sobie nie wymyślisz, możesz zrobić. I na wszystkim się da zarobić, tylko musisz sobie sam odpowiedzieć na to, jaki masz kapitał, jaka to jest inwestycja, czy to jest krótkoterminowa, czy długoterminowa i ile przede wszystkim ty możesz, nie chcesz, tylko ile możesz na to poświęcić czasu, nie? Okej, no powiedz mi jeszcze, praktycznie kończąc, bo już chyba z godziny gadamy, ale bardzo się mi rozmawia. Jak u Ciebie z tym czasem wolnym, bo widzę też po social mediach, że cały czas gdzieś podróżujesz. Jak to jest taki model przedsiębiorcy chyba, który u Ciebie, jak widzę, przynajmniej obserwuję social media, właśnie powiedz mi, czy tak jest. To taki rzeczywiście, który też korzysta z życia. Czy to tak jest?
media społecznościowe to jest trochę taki teatr. Internet nie? kłamie. Internet kłamie. I teraz my wszyscy, chcąc nie chcąc, pokazujemy tam to, co chcemy pokazać. Chcemy pokazać lepszą stronę tej przedsiębiorczości i tak dalej. Natomiast tak jak właśnie tutaj na tych wszystkich naszych wyjazdach biznesowych, dobrze wiesz, jak to wygląda, nie? Jesteśmy, jest fajnie, spędzamy czas, mamy tu jakieś szkolenie, jakieś prelegenci są. Natomiast jak się robi jakikolwiek czas wolny, to połowa ludzi leci do laptopa, bo tam coś trzeba, wiesz, tu odpisać na maile, czy tam rano siedzą z laptopem, czy przy śniadaniu i tak dalej, więc ja trochę oczywiście pokazuję to podróżowanie i dostrzegłem to, że dzięki właśnie, no, dzięki temu, że zbudowałem w firmie super naprawdę zespół, ja mogę się trochę odsunąć, tak? Ja teraz widzę, że ja mogę pracować nad firmą, a nie w firmie, nie? I to jakby powoduje to, że ja, moi ludzie, którzy teraz mam w firmie, doskonale wiedzą, co mają robić. Ja nie muszę im, wiadomo, mamy bardzo dużo jakichś narad, spotkań i tak dalej, ale to wszystko dzisiaj możemy zrobić hybrydowo. My nie musimy się, wiesz, widzieć w jednym miejscu. Dlatego to, że ja tam podróżuję, że jeżdżę, jeden wyjazd, drugi, trzeci, to nie jest tak, że wiesz, że ja siedzę pod palmami i odpoczywam, tylko my w międzyczasie jeszcze załatwiamy, dzwonimy, różne rzeczy robimy, ale jakby to jest super dzisiaj, nie? Że wiesz, ja z jednej strony odsuwam się, nabieram dystansu do firmy i ja wtedy mam świeżą głowę do tego, żeby coś wymyślać, żeby coś usprawniać, żeby wprowadzić jakieś kolejne usprawnienia. A jeżeli jesteś jakby uwikłany w bieżączkę, to ty nie masz totalnie głowy do tego, żeby pomyśleć nad jakimikolwiek zmianami. Czasem trzeba się od tego odsunąć, żeby spojrzeć tak samo na, wiesz, na swoje właśnie życie. No to jest trudne, tego się nie da zrobić, żeby spojrzeć na swoje to chyba po śmierci, nie? Ja ale że spojrzysz na swoje życie z punktu widzenia obserwatora, nie? Ale to ja też o tym mówię, tak jak byłeś pewnie na ostatnim moim prelekcji, to tak samo będzie o tym dużo w Heronie, żeby trochę pomyśleć o tym życiu, pomyśleć zawczasu o rodzinie, o relacjach, o dzieciach, o tych rzeczach, których nie cofniemy, poświęcając się trochę pracy, nie? Więc tak jak ja bardzo mnie to interesuje też, tak jak ty, mamy dzieci i to jest chyba najważniejsza inwestycja, żeby dobrze wychować dzieci, żeby znaleźć czas, bo no my sobie też tłumaczymy jak z alkoholem, że pracuję dla ciebie, dla dzieci, żeby miały dobrze, żeby żona miała. Tak do końca nie jest. I w drugą stronę żona też powie, że poświęca karierę, a ciebie nie ma i później czas leci i wiesz, albo i nie ma rodziny, nie ma dzieci, nic, a ty zostajesz na końcu, może trochę masz pieniędzy, ale jesteś totalnie nieszczęśliwy, już nie ma tego, nie cofniesz, nie? Więc to dokładnie. Jest takie bardzo ważne. Mi się ta twoja wypowiedź, to zakończenie właśnie twojej lekcji bardzo podobało i też mi tak dało dużo do myślenia, nie? I mówię, i też na to życie prywatne trzeba popatrzeć z trzeciej osoby, co ty do tego domu oprócz pieniędzy przynosisz, nie? Co zostawiasz w tym, nawet nie co przynosisz, ale co zostawiasz w tym domu oprócz pieniędzy, nie? I tak samo, ale mówię, też jest takie fajne przysłowie, nie? Ktoś, kto pracuje cały dzień, nie ma czasu na zarabianie pieniędzy, nie? I teraz w odniesieniu do firmy, to jest właśnie takie, masz, wiesz, musisz nabrać tego dystansu, musisz mieć takie, jak to mądrze mówią, helikopter view, czyli popatrzeć na tą firmę z daleka, żeby móc zobaczyć, co nie działa, nie? Bo jak jesteś częścią tego, to ty nie widzisz tych błędów, które popełniamy, nie? Holan, prawie kończąc, nadal pytanie, książkę, którą przekazałbyś naszym widzom. A mogę dwie? Możesz. Mam dwie fajne książki, które bardzo tutaj zmieniły moje postrzeganie. Pierwsza książka to jest książka Otoczeni przez idiotów, bodajże Ericksona. Książka ta dzieli ludzi ze względu na kolory osobowości. I ta książka mi pokazała, jak rozmawiać z ludźmi, którzy są, mają inną osobowość niż ty. Bo ja całe życie się wkurzałem, jeżeli ktoś nie robił tak, jak ja chciałem. A teraz już wiem, że różni są ludzie, różne osobowości i nauczyłem się z różnymi typami rozmawiać. Druga książka, to jest, którą bym polecił też wszystkim przedsiębiorcom, to jest książka, nie pamiętam autora, ale Myśl jak oszust, żeby nie dać się oszukać. Książka ta pokazuje psychologię oszustw, jak pewne zasady działają. Wiesz, że dzisiaj mamy wiele okazji inwestycyjnych, tak bym to nazwał, tak? I to we wszystko, w krypto, nie w krypto, sam jesteś tego gdzieś tam częścią, że pod twój kanał się podszywają różne boty, nieboty i to jest spowodowane jakimiś tam socjotechniką, działaniami psychologicznymi, które nie są niczym nowym, bo 100 lat temu dokładnie w taki sam sposób oszukiwali ludzi, tylko wiadomo
był inny kontekst, inne tło tego. Ale jak sobie w tej książce jest świetnie opisane, jak się oszukuje ludzi, jak działa metoda na wnuczka, dlaczego to by ci się wydaje, że jak można się dać tak oszukać, nie? A ty się dokładnie tak samo dajesz oszukać, tylko nie na wnuczka, tylko wiesz, tylko na krypto, nie? I super książka, którą polecam. Gdzieś tam ostatnio na wyjeździe też słyszałem, ktoś tu został oszukany, kogoś tam odzyskują jakieś pieniądze. Bardzo polecam, bo też uświadamia, jak można się nie dać oszukać. Super, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałeś przekazać naszym widzom na koniec? Chciałbym, żeby wszyscy, jakby, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu naszego wywiadu, bo długa droga za nami, żeby faktycznie ludzie spojrzeli na swoje życie i na swoje zdrowie, tak? Bo nieprzypadkowo ten mój kanał Zdrowie na Budowie, bo ja to dojrzałem, co ja robię ze swoim zdrowiem, nie? Jak bardzo niszczę swoje zdrowie, jak bardzo o nie nie dbam, jak bardzo go nie szanuję. I stąd pomysł, żeby z jednej strony był to kanał branżowy o budowaniu i tak dalej, ale też jest to ten element zdrowia, bo chcę to promować, żeby ludzie faktycznie zaczęli myśleć o tym, co robią ze swoim zdrowiem. Wiesz, moi znajomi nie mają czasu iść na siłownię, nie? Nikt nie ma czasu iść na siłownię, nikt nie ma czasu iść pobiegać, wyjść na spacer. I chciałbym to promować, dlatego chciałbym, żeby widzowie przede wszystkim spojrzeli na siebie, co robią ze swoim zdrowiem, i tak naprawdę sami przed sobą przemyśleli, co dalej z tym z życiem, nie? Bardzo się cieszę, moim gościem Alan Gross, bardzo ci dziękuję za taką otwartość i za podzielenie się naprawdę mocnymi rzeczami. No i widzicie, takich gości właśnie chciałbym pokazywać, bo wtedy łatwiej się nam żyje, możemy jakby zauważyć w życiu to, co ważne, a nie przegapić życia, więc bardzo ci dziękuję, życzę dalszych sukcesów. Dzięki, Łukasz. Dzięki. Do zobaczenia, hej.